Wydłużenie działalności specjalnych stref ekonomicznych z 2020 do 2026 roku. To jest strasznie ważna informacja dla wszystkich inwestorów. Inwestorzy czekają na to tak naprawdę od 2 lat, bo żeby przeprowadzić inwestycje, wejść do strefy, wykorzystać zwolnienia podatkowe, które daje specjalna strefa ekonomiczna, potrzeba tak naprawdę 2 lat. Odbiera się zezwolenie, dostaje się zezwolenie na budowę, przedtem się kupuje działkę, potem buduje się fabrykę i zwolnienia podatkowe ma się dopiero wtedy, kiedy ta fabryka zaczyna przynosić zyski, przychody. I to trwa 2 lata, więc dla firm, które teraz wchodziły do stref, zostawało tylko 7 lat, tak, na zbudowanie fabryki i wykorzystywanie powoli pomocy publicznej, która w niektórych przypadkach dochodzi nawet do 50% wartości inwestycji, zależy od regionu. Ministerstwo Gospodarki i Finansów wciąż nie dogadały się co do warunków, na jakich mają funkcjonować strefy. Pojawiła się wypowiedź przedstawiciela Ministerstwa Finansów, który powiedział, że owszem, to wydłużenie jest okej, ale pod pewnym warunkiem. Mianowicie takim, że do inwestycji dojdzie w ciągu 2 lat. Dotychczas inwestorzy przy otrzymywaniu zezwolenia zobowiązywali się zrealizować inwestycje, czyli wydać pieniądze i zatrudnić określoną liczbę osób w ciągu 5 lat. Ministerstwo Finansów ma jeszcze 2 pomysły na obostrzenie tak naprawdę funkcjonowania w strefach. Zakaz obejmowania strefą ekonomiczną działających już zakładów, możliwość utworzenia strefy tylko w powiatach, gdzie stopa bezrobocia przekracza 130% średniej krajowej. Ministerstwo Gospodarki oczywiście nie zgadza się na te propozycje. Ministerstwo Finansów uważa, że tylko pod takim warunkiem strefy mogą dalej funkcjonować. Ministerstwo Finansów wychodzi z założenia, że inwestycje i tak by w Polsce były, wszystko jedno, czy inwestorzy dostawaliby zwolnienie podatkowe, czy nie. Na dodatek Ministerstwo Finansów, no skądinąd słusznie, twierdzi, że wprowadzamy taką nierównowagę konkurencyjną, tak, że niektóre firmy mają zwolnienia podatkowe, więc tak naprawdę inwestycja kosztuje je mniej, inne nie mają tego zwolnienia, więc muszą więcej wydać. Na świecie istnieje ponad 3000 specjalnych stref ekonomicznych w 135 krajach. Wcale nie są to tylko kraje biedne, rozwijające się. Nawet największe koncerny starają się o chociażby jakieś minimalną pomoc publiczną. Wszyscy tego oczekują.